Możesz twierdzić, że nie interesujesz się polityką, ale to ona interesuje się tobą, a decyzje podejmowane przez wybieranych reprezentantów wpłyną na twoje życie. Mówisz, że nie interesujesz się polityką, to mówisz również, że nie chcesz mieć wpływu na przykład na to, jak uczyłaś się podczas pandemii. Wydaje mi się, że powinniśmy zacząć się angażować, żeby być może to my będziemy podejmować decyzje i my będziemy obiecywać rzeczy, które będziemy później realizować, tak? Po prostu zaangażujmy się. Po pierwsze, ja jako obywatel mam obowiązek, a wręcz prawo do tego, żeby głosować i powinniśmy to wykorzystywać. My jako młodzi ludzie jesteśmy liczną grupą społeczną, z której głosem też się powinni liczyć politycy, a głosując pokazujemy, że jesteśmy aktywni i chcemy zmiany. Zmiany, którą my wyznaczamy, jeżeli optujemy za czymś, to jest szansa, że politycy to zmienią. Wybory w Polsce zaplanowane są tak, żeby odbywały się co 4 lata do Parlamentu Polskiego, czyli do Sejmu i Senatu i do Parlamentu Europejskiego, a także co 5 lat do samorządu terytorialnego i również na prezydenta Rzeczpospolitej. Zostało to skonstruowane właśnie po to, żebyśmy mogli co ten czas, co 4 lub co 5 lat, weryfikować osoby, które wybraliśmy. Dlatego też przy następnych wyborach, jeżeli ktoś nie zrealizował swoich obietnic wyborczych, możecie pójść i świadomie wybrać innego reprezentanta. Polityka zajmuje się praktycznie każdą sferą naszego życia, więc zawsze, zawsze jakaś decyzja polityków będzie miała na nas wpływ, czy to w kwestii naszej edukacji, szkoły, do której pójdziemy, na jaki uniwersytet się wybierzemy, ale też tego, jak będzie wyglądać nasze otoczenie wokół miejsca, gdzie mieszkamy, jak będzie wyglądać życie nas, naszych dzieci, jak będziemy radzić sobie z różnymi problemami społecznymi, które dotykają nas na co dzień. Po pierwsze, politycy może czasami nie podejmują decyzji, które bezpośrednio dotyczą nas, młodych ludzi, bo na przykład może to dotyczyć emerytów, ale w dużym stopniu są to decyzje, które dotyczą każdego. Na przykład podatki. Jeżeli podatek jest podwyższany przez polityków, to często dotyczy to wszystkich, bo my płacimy wyższe podatki. Dlatego w wyborach to my decydujemy, czy wybieramy partię, która chce podwyższać podatki, czy chce je obniżać, czy ma taki program polityczny, czy ma inny. Podczas wyborów może nam się zdawać, że warto jest głosować tylko i wyłącznie na kandydatów, które są najbliżsi naszymi poglądami, ale jednak mają szans dostać się faktycznie do miejsca, do którego kandydują. Dlatego też decydujemy się zagłosować na nich, zamiast na osoby, które faktycznie mają poglądy podobne do naszych. Duże partie polityczne bardzo często patrzą na to, jak zachowują się wyborcy, również tych małych partii. Dlatego też zmieniają potem swoje poglądy, też bardzo często dostosowują się, po to, żeby zebrać jak największy elektorat przy następnych wyborach. Dlatego też jeszcze 20 lat temu nikt nie mówił o prawach osób LGBT, czy tak naprawdę o zmianach klimatycznych, albo o każdych innych problemach, które są obecnie najbliższe nam, młodym wyborcom. Celem wyborów nie jest tylko wygrana, ale również pokazanie też tym większym, że nasze poglądy te są również ważne, żeby dostosowali się również do nas. Nie biorąc udziału w wyborach, nie tylko nie manifestujemy naszego sprzeciwu, a wręcz przeciwnie, odbieramy sobie prawo głosu, odbieramy sobie prawo decydowania o tym, jak będzie wyglądać dalej życie nas, naszych bliskich, w kontekście tego, jakie decyzje będą podejmować politycy. Jeżeli chcemy okazać sprzeciw, jest do tego wiele możliwości. Możemy okazać go poprzez różną działalność społeczną, poprzez zajmowanie się problemem, który wyjątkowo nas razi, poprzez różne protesty, marsze. Jeśli jesteś osobą, która twierdzi, że nie mam swojego reprezentanta, nie mam na kogo głosować, to na pewno masz osobę, której polityki w 100% nie popierasz. I warto zrobić wszystko na twoim miejscu, żeby taka osoba do władzy, do polityki, do życia społecznego nie weszła. Niesprecyzowane poglądy polityczne to nie jest już twój problem. Istnieje strona Latarnik Wyborczy, na której możesz uzupełnić krótki test i dowiedzieć się, jak głosowali twoi kandydaci i jakie poglądy wam się pokrywają. Warto sprawdzić i dowiedzieć się, z kim masz najwięcej wspólnego. Pamiętaj, że nie musisz często czekać do wyborów i do możliwości głosowania, żeby powiedzieć, co myślisz i żeby mieć wpływ na to, co dzieje się wokół ciebie. Pomyśl o tym, że możesz zarówno jako osoba niepełnoletnia zgłaszać
projekty do budżetu obywatelskiego, jeśli taki funkcjonuje w Twojej miejscowości. Możesz głosować na projekty, które są w tym budżecie. Co więcej, jeśli w Twojej szkole, a pewnie tak jest, funkcjonuje samorząd uczniowski, to może czas, czy klasowy, to czas, żeby się do niego przyłączyć i pokazać, co sam czy sama możesz w ramach tego samorządu zdziałać. Jeżeli jesteś osobą pełnoletnią, wybory to nie koniec. Może w Twojej miejscowości, w Twojej okolicy dzieją się konsultacje dotyczące decyzji, które za chwilę politycy i polityczki podejmą i w których możesz wypowiedzieć swoje zdanie. Co więcej, może to też czas, żeby zainteresować się działalnością społeczną. Może jest jakiś projekt, jakieś działanie, które chcesz przeprowadzić, w które chcesz się włączyć. To nie muszą być duże rzeczy, pamiętaj. Może na przykład brakuje ci w Twojej okolicy miejsca, gdzie możesz posiedzieć ze znajomymi, ławki, gdzie można przysiąść i porozmawiać o tym, co Cię interesuje. Nie musisz czekać, aż ktoś za Ciebie to zrobi. Możesz to spróbować zrobić samodzielnie. W wielu miejscowościach działają też młodzieżowe rady. Sprawdźcie, czy w Waszej miejscowości nie działa taka rada. Osoby, które oglądaliście w tym filmie, to osoby, które właśnie działają w młodzieżowych radach dzielnic w Warszawie. I zaangażowanie się w działanie takiej rady może pomóc Wam mieć wpływ na politykę Waszej najbliższej okolicy. Poza tym możecie podpisywać petycje, możecie brać udział w marszach, możecie organizować kluby dyskusyjne, możecie organizować debaty w Waszej szkole czy w Waszej miejscowości i rozmawiać o tym, jak poprawić jakość polityki w Polsce i jak poprawić jakość debaty publicznej w Polsce. Możecie też dyskutować o konkretnych tematach, które chcielibyście zmienić i na które chcielibyście mieć wpływ.